Tomasza Kamińskiego o asystę. Dziękuję bardzo. Dostojni goście, szanowni państwo, mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski, nadał odznaczenia państwowe byłym działaczom opozycji demokratycznej, związanym m.in. ze środowiskiem Konfederacji Polski Niepodległej. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona doradca prezydenta, pan Krzysztof Król. Towarzyszyć mu będzie prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan Łukasz Kamiński. Uprzejmie proszę państwa o powstanie. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i oznaczeniach postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odznaczeni zostali za zasługi działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Krzyżem Wolności i Solidarności, pan Zbigniew Adamczyk.